Będzie więcej połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku. Pociąg jest jedyną możliwością, którą mogę w tym momencie dostać się do Wrocławia. Prawie 20-kilometrowy odcinek drogi S5 otwarty. Jazda była super i droga jest też super. No. A we wtorek rozpocznie działalność nowy dworzec autobusowy we Wrocławiu, działający w budynku Centrum Handlowego Wrocławia. Dzień dobry, Łukasz Pokocur. Przed Państwem główne wydanie informacji Echo24. Dziś mamy poniedziałek, 6 dzień listopada. Już za miesiąc wejdzie w życie nowy rozkład jazdy. Na prawie wszystkich liniach w regionie wzrośnie liczba połączeń. Pasażerowie korzystający z kolei na Dolnym Śląsku mogą liczyć na systematyczną rozbudowę wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. Przekonują władze samorządu województwa. A jakich dokładnie zmian możemy się spodziewać w najbliższym czasie, to sprawdzała nasza reporterka Klaudia Nawrocka. Coraz więcej osób wybiera podróż pociągiem zamiast autobusem czy samochodem. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba pasażerów korzystających z kolei na Dolnym Śląsku podwoiła się i w 2017 roku przekroczy 22 miliony. Pociąg jest jedyną możliwością, którą mogę w tym momencie dostać się do Wrocławia. Tak? A jak jest na przykład z połączeniami? Jest ich sporo czy raczej niewystarczająco? Od jakichś 2 lat, kiedy właśnie wszedł drugi przewoźnik na tą linię, jest ich więcej. Czyste pociągi, cieplutko, informacje w każdej stacji, co ile minut. Bardzo zadowoleni jesteśmy. Uważam, że pociąg jest praktyczniejszy i o wiele bardziej komfortowy niż na przykład autobus. Władze samorządu województwa nie kryją zadowolenia. To ma i wymiar ekonomiczny, ale również wymiar ekologiczne. A w nowym rozkładzie jazdy wprowadzają więcej kursów na terenie aglomeracji wrocławskiej. Między innymi przybędzie połączeń na najbardziej obleganych liniach. Z Wrocławia Głównego do Legnicy, Trzebnicy, Żmigrodu, Jelcza Laskowic i Wołowa. A to natomiast wiąże się z zakupem nowego taboru. Jesteśmy na końcówce zakupu 9 pięcioczłonowych szynobusów. 9 już jeździ, czekamy na ostatnie 2. Ten zakup tego taboru to kwota 250 mln zł. Wzrost liczby połączeń na terenie aglomeracji będzie możliwy dzięki współfinansowaniu przez gminy. Ponad 20 włodarzy zadeklarowało współpracę z władzami województwa. Przedstawiciele gmin za każdą dodatkową parę pociągów zapłacą od 25 do 60 tysięcy złotych rocznie. Mówimy tutaj także już o uchwałach podjętych przez poszczególne gminy. Tutaj tytułem przykładu mogę wymienić Prosice, Oborniki Śląskie czy Żmigród. Wołów również, które to uchwały gminy wskazują na konkretne pozycje budżetowe tych gmin celem wsparcia wrocławskiej kolei aglomeracyjnej. Do rozbudowy wrocławskiej kolei aglomeracyjnej dołączyła także gmina Wrocław. Najwięcej 6 dodatkowych kursów zostanie uruchomionych z Wrocławia Głównego do Sołtysowic. Pociąg staje się realną alternatywą dla poruszania się po mieście środkami masowej komunikacji. Od 10 grudnia pojawią się też dodatkowe połączenia dla pozostałej części województwa. Najwięcej, bo 2 nowe kursy zostaną dołożone na trasie Ziębice - Kłodzko Główne. Dodatkowe połączenie również będzie pomiędzy Dzierżoniowem a Kamieńcem Ząbkowickim. W zasadzie można powiedzieć wszędzie tam, gdzie stan infrastruktury na to pozwala, liczba połączeń ulega zwiększeniu. W nowym rozkładzie jazdy jest także miejsce na weekendowe połączenia transgraniczne. Jednym z nich będzie kurs z Wrocławia do czeskiego miasta Trutnow. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Pierwsze samochody przejechały już nowym odcinkiem drogi ekspresowej S5 koło Żmigrodu. Prawie 20-kilometrowy odcinek z Morzęcina zachód do Korzeńska na granicy z Wielkopolską jest fragmentem 360-kilometrowej trasy przez Poznań na Pomorze. O otwarciu, a także o tym, jak zmianę te odebrali sami kierowcy, w materiale Mariana Maciejewskiego. Tak wygląda dotychczasowa S5 na trasie między Wrocławiem a Trzebnicą. To jeden z drożniejszych odcinków, na innych tworzą się zatory.
tragedia. To po prostu przejechać drogę nawet w poprzek, bo często przejeżdżamy w poprzek, to tragedia. To po prostu to nie można przejechać po prostu. Czasami trzeba stać, nawet zgasić trzeba sprzęt, bo jest tyle samochodów. Na szczęście to się zmienia i cała droga w województwie dolnośląskim będzie wyglądała tak, ale dopiero w połowie grudnia. Na razie tak wygląda nowo otwarty 20-kilometrowy odcinek koło Żmigrodu. Dzisiaj, to będę powtarzał stale, dzisiaj w naszych realiach, w realiach XXI wieku, atrakcyjnym terenem gospodarczo, cywilizacyjnie jest teren dobrze skomunikowany systemem dróg kołowych, systemem transportu kolejowego, systemem transportu lotniczego. Znaczy uczucie chwili historycznej, oczywiście pierwszy odcinek, który otwieram jako wojewoda. Do tej pory miałem szczęście rozpoczynać budowy, czy to na S3, czy w innych miejscach, ale po raz pierwszy otwieramy odcinek całej gotowej drogi i drogi niezwykle ważnej dla Wrocławia, dla Poznania, dla Dolnoślązaków. To naprawdę cieszy. Jeszcze w tym roku czeka nas kolejne otwarcie dwóch pozostałych odcinków. To zadanie budowy drogi ekspresowej S5 na długości ponad 48 km jest podzielone na trzy zadania realizacyjne. Pierwsze, które dzisiaj jest oddawane do ruchu Budimex Strabag realizuje, drugie firma Dragados i ostatnie firma Astaldi. Zarówno dla firmy Dragados, jak i dla firmy Astaldi to są terminy w połowie grudnia na zakończenie tych kontraktów. Na lata 2014-2020 na same polskie drogi Unia Europejska przeznaczy 15 miliardów euro. Z tej kwoty pokryta będzie większość kosztów budowy dolnośląskiej trasy S5. Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję na dofinansowanie tego projektu trzech sekcji S5 na Dolnym Śląsku. To było w marcu 2016 i dofinansowanie wynosi 85% inwestycji tych kosztów kwalifikowalnych, co się przekłada na 912 milionów polskich złotych. Jednym z pierwszych kierowców, którzy przejechali nowym odcinkiem, są panowie Ryszard i Marek. Jak wrażenia po zjechaniu ze starej trasy na ekspresową? Dobry pomysł, przepustowość teraz elegancka, bo zakorkowana stara piątka była bardzo, a teraz no, jechaliśmy jako pierwsi, bo nas za 15-12 policja puściła. No, wyśmienicie, wyśmienicie. Jazda była super i droga jest też super. No. Wszystko super, o, tak można powiedzieć krótko. Jestem zadowolony, jest szybciej. Z tego co zauważyłem na GPS-ie, przynajmniej 10 minut na tym odcinku zarobiłem. Marian Maciejewski, Echo 24. Po dwóch latach intensywnych prac budowa nowoczesnego dworca autobusowego we Wrocławiu została zakończona. W efekcie mieszkańcy otrzymają obiekt o powierzchni 7000 m2, który przypuszczalnie w ciągu doby obsłuży tysiące podróżnych. Wiadomość ta powinna ucieszyć wrocławian, którzy do tej pory korzystali z tymczasowego dworca PKS. O szczegółach Piotr Błachut. Nowy dworzec autobusowy we Wrocławiu został właśnie uroczyście otwarty, ale pierwsze autobusy wyruszą z niego dopiero po północy. Dworzec ten, nad którym prace trwały 2 lata, znajduje się na poziomie -2 Galerii Handlowej Wrocławia. I jak zapowiada Krzysztof Balewejder, prezes spółki Polbus PKS, która zarządza dworcem, obiekt jest w stanie obsłużyć nawet ponad 5 milionów podróżnych rocznie. I ten dworzec jest częścią kompleksu handlowo-biurowego Wrocławia. To jest też jedyny w kraju podziemny dworzec autobusowy, co pozwala na komfortowe korzystanie z komunikacji bez względu na warunki atmosferyczne. Ja dodam, że obiekt ma 7000 m2 powierzchni, a znajduje się na nim 15 stanowisk autobusowych, które będą kursować bardzo często, a najdalsze kursy w Polsce z Wrocławia to na przykład kursy do Zakopanego czy do Suwałk. Przypomnę też, że do tej pory wrocławianie korzystali z dworca tymczasowego, który na razie nie zostanie zlikwidowany, a zmieni swoją funkcję i będzie pełnił głównie rolę miejsca postojowego dla autobusów i korzystać z niego planują niektórzy z przewoźników zagranicznych. Dodam też, że Krzysztof Balewejder, czyli prezes spółki Polbus PKS, zachęca wszystkich, żeby korzystać właśnie z tego dworca zlokalizowanego w Galerii Wrocławia i prezes Polbusa ma nadzieję, że obiekt spełni oczekiwania wszystkich, nawet tych najbardziej wymagających klientów.
Przechodzimy do kolejnego tematu i do sprawy, która miała miejsce 12 października bieżącego roku. Policja zatrzymała wtedy dyrektora pogotowia ratunkowego we Wrocławiu, jego zastępcę, a także radcę prawną. Trafili do aresztu pod zarzutem niedopełnienia obowiązków, korupcji i działania na szkodę firmy, którą zarządzali. Złożyli zażalenie na aresztowanie. Sąd Okręgowy w Wrocławiu właśnie je rozpatrzył. Posiedzenie było niejawne. Wobec dyrektora i jego zastępcy sąd utrzymał areszt w mocy, ale obaj będą mogli wyjść na wolność po wpłaceniu w terminie 7 dni po 20 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Wobec zastępcy sąd orzekł dodatkowo zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Wobec radcy prawnej sąd areszt uchylił. Rozwoju odrzańskiej drogi wodnej mówi się oficjalnie, proszę Państwa, tak od półtora roku. Minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Marek Grubarczyk przedstawił właśnie postępy w realizacji planu przywrócenia żeglugi na Odrze. Ich efektem ma być dopasowanie rzeki do czwartej klasy żeglowności. Co to oznacza, to sprawdzała nasza reporterka Klaudia Nawrocka. Żegluga śródlądowa wraca do Wrocławia po kilkunastu latach nieobecności. Zdaniem władz regionu to duża szansa dla Dolnoślązaków. To jest dla nas, Dolnoślązaków, rzecz niezwykła, że faktycznie tu we Wrocławiu o tych kwestiach się dyskutuje. Cieszymy się, że Wrocław będzie posiadał taką rangę, o jakiej marzyliśmy. Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej rozpoczęło właśnie konsultacje samorządowe. Ich celem jest modernizacja odrzańskiej drogi wodnej. W okresie kolejnych dwóch lat mają się rozpocząć przetargi na realizację pierwszego odcinka drogi wodnej od ujścia Nysy Łużyckiej. Jeśli odrzańska droga wodna zostanie zrealizowana, to środkowoeuropejski korytarz transportowy zostanie w 100% wyposażony w intermodalność, czyli S3, Nadodrzanka i E30 stanowią ogromny potencjał, jeśli chodzi o połączenie Europy Północnej z Południową. W ten sposób region stanie się dominującym pod kątem transportu. Remont stopnia wodnego na Malczycach i rozmowy o kolejnych stopniach mogą sprawić, że Wrocław stanie się polską stolicą żeglugi śródlądowej. Tym samym będzie jednym z głównych miast portowych na drodze rzecznej, łączącej Europę Północną z Południową. Dziś będziemy mieli informacje mniej więcej o ulokowaniu tych nowych projektów inwestycyjnych na Odrze, tutaj na Dolnym Śląsku. W ramach przywrócenia żeglugi na Odrze we Wrocławiu ponownie ruszy Technikum Żeglugi Śródlądowej. Swoją siedzibę będzie miało w Zespole Szkół nr 18 przy ulicy Młodych Techników. Na chwilę obecną posiadamy 4 pomieszczenia, z czego 2 to są sale lekcyjne i 2 pomieszczenia administracyjne. Również już od strony formalnej została przejęta jednostka. Statek szkolny to jest zestaw pchany, składa się z pchacza typu Bizon i takiej, to fachowo to się nazywa koszarka, czyli takie pomieszczenia mieszkalno-bytowe. Rozwój żeglugi śródlądowej ma potrwać do 2030 roku. Rząd planuje przeznaczyć na ten cel 70 milionów złotych, z czego 30 milionów ma trafić na Dolny Śląsk. Klaudia Nawrocka, Echo 24. W piątek do komendy w Jaworze wbiegła kobieta, która poinformowała policjantów, że po drugiej stronie ulicy leży nieprzytomne dziecko, a jego mama próbuje mu pomóc. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Jeden z policjantów wybiegł i wniósł na rękach nieprzytomnego chłopca do budynku komendy, gdzie udzielił mu pierwszej pomocy, a dyżurny wezwał pogotowie ratunkowe. Okazało się, że chłopiec miał atak padaczki, na którą choruje od kilku lat. Pogotowie zabrało malca do szpitala na obserwację. Życiu sześciolatka nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci apelują o to, aby nie ignorować tego, że ktoś leży na ulicy, ponieważ może potrzebować pomocy. W przypadku chłopca, któremu została udzielona pomoc na komendzie w Jaworze, szybka reakcja przechodzącej ulicą kobiety spowodowała, że akcja ratownicza trwała kilka minut. Jak zaznaczają jaworscy policjanci, pamiętajmy, że wykonanie telefonu czy powiadomienie w inny sposób służb odpowiedzialnych za ratowanie ludzkiego życia też stanowi pomoc. To od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.
Relacją z Jawora kończymy informację Echo24, a już za chwilę na naszej antenie aktualna prognoza pogody, a także sportowe informacje z Dolnego Śląska, które zebrał dla Państwa Janusz Kołodziej. A w naszym studio mój i Państwa dzisiejszy gość, pan Łukasz Kępara. Witam bardzo serdecznie, szef Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Porozmawiamy, proszę Państwa, tuż po informacjach o zbliżających się dniach filmowych Lux roku 2017. Filmy będzie można zobaczyć bezpłatnie we Wrocławiu. No i miejmy nadzieję, że te spotkania filmowe będą również przyczynkiem do debaty na temat przyszłości Europy i nas w tej Europie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do zobaczenia już za chwilę.